Siemanko, dzisiaj zapraszam Was na krótki materiał, w którym chciałbym Wam powiedzieć o bardzo fajnej bibliotece, jaką jest Gatsby.js. Gatsby.js pozwala Wam generować strony statyczne z użyciem Reacta. Jak wiecie, na moim kanale jest sporo materiałów związanych z Reactem, dlatego postanowiłem Wam dzisiaj nieco powiedzieć o Gatsbym, pokazać, jak on mniej więcej działa. Co prawda nie będę wchodził za bardzo w szczegóły, ale bardziej chciałbym Wam przekazać szczątkową wiedzę, jak działa Gatsby oraz przede wszystkim, dlaczego warto z niego skorzystać. Jeżeli natomiast będziecie zainteresowani więcej Gatsbym i będziecie chcieli jakieś materiały, w których już bardziej szczegółowo omówię, jak Gatsby działa, jak z niego korzystać, to dajcie znać w komentarzach, a myślę, że znajdzie się trochę czasu, bym mógł dla Was taki materiał przygotować. Więc Gatsby polega na tym, że możemy sobie budować statyczne strony. I teraz co to znaczy? W sytuacji, gdy mamy na przykład bloga na WordPressie, to sytuacja wygląda tak, że mamy jakby część frontendową, czyli mamy tam HTML-a, CSS-a, jakieś obrazki, ale też mamy stronę backendową, gdzie mamy bazę danych, mamy zainstalowanego naszego WordPressa i tam wprowadzamy nowe, na przykład artykuły na nasz blog. Natomiast w sytuacji, gdy chcemy nieco uprościć sobie życie, to możemy sobie zrobić bloga, który nie korzysta z WordPressa, nie korzysta z bazy danych, nie korzysta z PHP-a, tylko korzysta ze stron statycznych. I teraz, gdybyśmy chcieli robić sobie strony statyczne, tutaj macie mój przykładowy blog, to jest to dosyć pracochłonne, tak? Bo zobaczcie, tutaj sobie klikam na ten artykuł, no to zmienił mi się tutaj URL, mam jakiś timestamp z 26 lipca, mam tutaj nazwę tej podstrony i gdybym chciał to robić ręcznie, no to dla tam 20 paru artykułów, no to jest to takie dosyć uciążliwe, tak? W sytuacji, gdybym chciał dodać nowy artykuł, no to musiałbym tworzyć nową stronę, tam wklejać HTML-a, zmieniać datę, zmieniać obrazki, podpinać jakieś komentarze do tego, no generalnie nie byłoby to super efektywne. I teraz z pomocą przychodzi nam Gatsby.js, który pozwala w sposób właśnie taki bardziej zautomatyzowany tworzyć nam te podstrony. I teraz jak to działa? W skrócie to działa tak, że do Gatsby'ego mamy różne pluginy. I mamy na przykład pluginy, które nam pozwalają się dobierać do naszego file systemu, czyli mamy na przykład folder, taki jaki ja sobie tutaj zrobiłem, folder posts, i możemy z użyciem GraphQL-a wewnątrz Gatsby'ego sobie pobierać zawartość tego folderu. Później mamy kolejne ciekawsze jeszcze pluginy, które pozwalają nam nie tylko pobierać zawartość jakiegoś folderu, ale także operować na przykład na plikach typu Markdown. I te dwie rzeczy dają nam już całkiem spore możliwości, ponieważ możemy wylistować zawartość folderu posts oraz możemy sobie z pomocą Gatsby'ego sparsować pliki Markdowna do HTML-a. I teraz mam tutaj na przykład jakiś sobie prosty, zrobiony tutaj artykulik, który napisałem sobie z użyciem Markdowna, czyli mam tutaj na przykład zmienną typu title, date, tags, intro, cover, tak? I tu mam zawartość artykułu. I z użyciem Gatsby'ego teraz jestem w stanie jakby dostać się do tego materiału i w oparciu o to wyrenderować sobie taką stronę statyczną. I robi się to bardzo fajnie, bardzo przyjemnie z użyciem Reacta. I tutaj w Reakcie mam sobie na przykład napisany jakiś taki komponencik blog post, do którego wrzucam jako propsy na przykład właśnie te dane, które mam sobie pobrać z tego pliku posts. I na tej podstawie w odpowiedniej strukturze, którą sobie tutaj ustaliłem, Gatsby generuje mi stronę statyczną. I teraz Gatsby bardzo fajnie się łączy z GraphQL-em, ponieważ zobaczcie, że mam tutaj na przykład stronę index.js, gdzie listuję sobie te wszystkie artykuły, które mam tutaj, a te wszystkie artykuły, które mam tutaj, jestem w stanie pobrać z użyciem
z użyciem GraphQL-a. I tutaj mam na przykład takie zapytanie, które sobie skopiuję, tak? I wkleję je do takiego tutaj playgroundu, który mi oferuje od razu w sobie Gatsby. I teraz zobaczcie, że mam tutaj zapytanie, które pobiera mi wszystkie moje artykuły, które mam w folderze posts. I tutaj mogę je nawet sobie posegregować po dacie. Więc jakby to wszystko jestem w stanie zrobić lokalnie, bez konfigurowania i bez deployowania rzeczy związanych z bazą danych na moim serwerze, co jest, uważam, całkiem fajne. Więc tutaj mamy takie proste zapytanie GraphQL, które nam zwraca uporządkowaną listę artykułów i te poszczególne artykuły sobie tutaj renderuję w niczym innym jak w pętli. Korzystam sobie normalnie tutaj z różnych takich rzeczy, które już możecie znać z mojego kursu React, czyli na przykład mamy tutaj link, mamy tutaj znacznik React, mamy sobie tutaj propsy, więc generalnie dużo się to nie różni od Reacta, a Gatsby daje nam całkiem sporo różnych rzeczy, bo możecie teraz zadać pytanie, no dobra, ale co on oprócz tego, że robi mi tutaj taką stronę, to co on daje? A daje on bardzo wiele, jeżeli chodzi o performance, o wydajność naszej strony. Na przykład zobaczcie, ten mój blog chmaro.com, on tutaj ma całkiem niezły wynik szybkości, tak? Jest tutaj wynik szybkości 99. I teraz co Gatsby tak naprawdę mi zrobił od siebie? Zrobił on całkiem wiele, tak? Zminifikował mi CSS-a, tak? No to oczywiście robi Webpack, ale wiadomo, nie wszystkie jakby generowane statycznie strony mają zminifikowany CSS. Mamy zminifikowany JS, mamy opóźnione ładowanie nieużywanego kodu CSS, mamy efektowne kodowanie obrazków, tak? Bo tutaj niby prosta rzecz, wyświetlanie obrazka, a jest wyświetlana inna wersja obrazka na PC-cie, a inna wersja obrazka jest wrzucana na mobilki. I to też za darmo robi nam Gatsby, a inaczej byśmy musieli poświęcić czas na to, żeby zrobić to w odpowiedni sposób, jakoś sobie to zautomatyzować. Co nam tutaj jeszcze daje Gatsby? Unika zbyt dużego DOM, zmniejsza czas wykonania JavaScriptu przez to, że pliki bundla są po prostu dzielone na mniejsze pliki, na tak zwane pliki krytyczne, które są potrzebne do wygenerowania tego pierwszego wyświetlenia, gdy ktoś wchodzi na naszą stronę. I to wszystko jest robione no, automatycznie przez Gatsby'ego, więc jeżeli chcecie sobie jakby wygenerować fajne strony statyczne, jakieś strony marketingowe, jakieś jakby strony, gdzie no, nie jest potrzebne to połączenie takie dynamiczne z bazą danych, no to korzystajcie sobie z Gatsby'ego. Jeżeli temat Gatsby'ego wydaje Wam się ciekawy i chcecie na przykład, żebym nieco bardziej szczegółowo wszedł w to, jak możecie korzystać z Gatsby'ego, to dajcie mi znać w komentarzach, a ja postaram się dla Was coś przygotować. Ten mój blog, który sobie tutaj zrobiłem, jest już na GitHubie, więc także pod filmikiem, oprócz tego linka do dokumentacji, który też Wam wkleję, to wkleję Wam jakby cały kod tego mojego bloga i więc możecie sobie zobaczyć, jak mniej więcej działa wrzucanie listy sobie artykułów, jak działa stylowanie, jak działa generowanie zdjęć dla danych artykułów, więc to wszystko macie na GitHubie, więc polecam, naprawdę sobie zerknijcie na tego Gatsby, bo może być to całkiem dla Was pomocne. Dlatego dzięki bardzo za uwagę i zapraszam do komentowania tego dzisiejszego materiału. Cześć!